W maju 2023 roku wraz z szajką żądnych przygód podróżników wyruszyłem do Albanii. Organizatorem tej ekscytującej wyprawy jest Dominik Szmajda, czyli niesamowity podróżnik znany dobrze w świecie backcraftingu. Po 2 godzinach lotu dotarłem z Wrocławia do Tirany, gdzie zapoznałem się z resztą naszej 8-osobowej szajki. Po przywitaniu ruszyliśmy wynajętym busem nad rzekę Wiosę. Pierwszą noc spędziliśmy na polu kempingowym we własnych namiotach. Mój pomysł spania pod tarpem na odwróconym pakrafcie okazał się niezbyt szczęśliwy. Zresztą podobnych błędów popełniłem sporo, no ale nie ma co o tym wspominać, bo po co mają się dalej ze mnie nabijać uczestnicy tej zwariowanej wyprawy. A przepiękna Albania przywitała nas takimi widokami. Rzeka Wiosa. Wiosa ma 272 km długości, z czego pierwsze 80 km przypada na Grecję, gdzie rzeka ta ma swoje źródła. Jest to jedna z nielicznych dzikich rzek Europy, która nie została przekształcona przez człowieka. Dominik udziela nam instruktażu z asekuracji, gdyż na tej rzece będziemy rozpoczynać nasz spływ. A instruktaż i umiejętność pływania na pakrafcie bardzo nam się na tej wyprawie przydadzą. Ruszamy ku przygodzie!
13 maja, 9.05, a my rozpoczynamy kolejny dzień przygody. A dotarliśmy tutaj wczoraj na kemping ostatkiem sił po bliższym zapoznaniu się z rzeką Wiosą. A dzisiaj będziemy kontynuować ekstremalny spływ tą rzeką i tym razem zabieramy ze sobą cały bagaż. Mamy co nosić na plecach, a rzeka Wiosa wita nas swoim warckim nurtem. Do pakraftów musimy napakować cały nasz biwakowy szpej, ale pakrafty mają zamki T-zip i można do środka napakować sporą część naszego wyposażenia, a potem napompować pakrafty. Witaj nowy dniu, czyli 14 maj. Godzina 9.36. My dopiero wstajemy, gdy wczoraj mieliśmy tutaj ognisko na tej plaży do późna. No nie wszyscy. Mnie choróbsko jakieś dopadło. W związku z tym poszedłem wcześniej spać. Ale dzisiaj już jest lepiej. Pogoda typowo niealbańska, więc musieliśmy się chować przed nawałnicą w tej grocie przy ognisku.
A tak wygląda nasze obozowisko. Ja śpię na pakrafcie, a pakraft jest przykryty tarpem. Rzeka Wiosa pokazała wczoraj pazury. Dzisiaj nie będzie lepiej z przełomem między tymi górami.
I tak sobie płynąc przepięknym przełomem wiosy, dopłynęliśmy do mety dzisiejszego odcinka. No, ale tam już Dominik przygotował dla nas kolejną niespodziankę. A była to niebanalna wspinaczka z całym naszym bagażem na plecach, a po wspinaczce nastąpił delikatny trekking. Góry w Albanii są całkiem spore i zajmują 75% powierzchni tego kraju. A od tych gór, które są zbudowane z jasnych lub po prostu białych skał, powstała nazwa Albania. Alp w językach ilirskich oznacza biały. I tak rozmyślając o etymologii nazwy Albania, mam okazję przyjrzeć się tym górom z bliska. Ja jestem z gór, ale czegoś takiego u nas nie ma. No to zobaczysz dalej. Tak? To już pocieszył.
ten sposób, spacerując po ścieżce zdrowia, którą wymyślił dla nas Dominik, trafiliśmy do miejscowości Pesztan. A tu już czekała wyposażona we wszystkie zdobycze cywilizacji wspaniała agroturystyka. W tym rewelacyjnym obiekcie jest wystawa militarna z czasów walk włosko-greckich. Miałem więc na czym zawiesić oko i sporo się dowiedziałem, gdyż w czasie II wojny światowej przebiegała tutaj linia frontu. Ale najważniejsza z tego wszystkiego była niesamowita gościnność naszych gospodarzy. Przyjęcie, które nam tutaj zgotowano, pozostanie na długo w mojej pamięci. A gospodyni tego obiektu, czyli Mira, jest przewodnikiem górskim i przesympatyczną osobą. W jadalni pełnej historycznych artefaktów mieliśmy okazję zapoznać się z lokalnymi i nieskażonymi żadną chemią produktami spożywczymi. A po wspaniałej kolacji zakrapianej miejscowymi destylatami następnego dnia czekało na nas równie wspaniałe śniadanie. I dobrze było wypocząć i zregenerować siły w tych rewelacyjnych warunkach, gdyż Dominik przygotował nam już kolejne niesamowite niespodzianki. Nie wiedząc jeszcze, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, wsiadamy do wynajętej taksówki, ale o tym będzie w następnym odcinku.